witam serdecznie, z tej strony Grosik. Wyruszam już na wykopki. Jest godzina 5:50. Spałem 3 godziny. Dobrze, jestem wypoczęty. O, giełda na Lidzówce, widzę już ruszyła. Trochę jestem zmęczony. W sumie do domu gdzieś o 2:00 wróciłem. Więc pierwszej świeżości to ja nie jestem, ale dam radę. Na spokojnie. I jadę. Na swoje stare miejscówki. A przy okazji jeszcze biurokrację będę załatwiał, bo kolejnych 2 rolników muszę odwiedzić, żeby odebrać kolejne pozwolenia. I taka ciekawostka, ci rolnicy chcą ze mną sobie chodzić z wykrywaczem. Bo ja daję tym rolnikom, którzy dają mi pozwolenia, możliwość, że dopiszę ich do poszukiwań jako moi pomocnicy. I będą chodzić sobie ze mną. No fajnie, przynajmniej będzie z kim pogadać czasami na polu. Siemanko, z tej strony Grosik. Jestem już na miejscu w marczu. Patrzcie, łuneczki już są pokoszone. Tam jest na górze ten cmentarz wojenny w marczu. I co? Można działać. Tutaj panowie idą na ryby, a ja będę po łuneczce łaził. No hej, pierwszy sygnał i czubek z pocisku. Proszę bardzo. Zapewne Mosin. Trzeci dołek i jest kawałek szklanki. W drugim był jakiś śmieć. Więc dobrze się zaczyna. Militarka, widzę, wychodzi. Zobaczymy, jak będzie dalej. No, do 20 mam czas to. 7 godzin jeszcze. Mam nadzieję, że dam radę. Dobra. Kolejny fant. Niby łąka, a guma na ryby. Kawałek gumy. Momencik. No. I tym razem ołowik taki. 2 metry od wcześniejszej znajdki. No. Trochę waży. Teściu się ucieszy. On na ryby chodzi, to przyda mu się. Ja już jestem wędkarzem, ale na emeryturze. Tak, w stanie spoczynku. Jednak poszukiwanie skarbów wygrało z wędkarstwem. To nie ta liga. Nie ta adrenalina. Chociaż łapałem rybki po 30 kilo na wędkę, ale poszukiwania są fajniejsze. Dobra, do kolejnego dołka. No jutro chyba otwieram sklep wędkarski. Tym razem blaszka chyba z jakiejś obrotówki. A. Tak wygląda Bóg tutaj. O, proszę bardzo. No, tam za Bugiem już Ukraina, co nie? O! W sumie kiedyś tam była Polska. Może kiedyś znowu będzie, choć wątpię, ale fajnie by było tam to by człowiek pokopał za granicą, ale niestety nie ma możliwości, ale póki co tutaj kopiemy, w Polsce też jest dużo dziewiczych terenów jeszcze. No i tak to wygląda. Powiedzcie mi, jakie jest PKD na sklep wędkarski, bo jutro chyba będę naprawdę otwierał ten wędkarski w Lublinie. Będę co opatrywał się w marczu na łące, kurczę, w błystki przetestowane z certyfikatem moim. Kurczę, o, to założyć też chyba do obrotówki. To
Kurde, same blaszki. Jest pierwsza moneta. 20 groszy z PRL-u. Szkoda. Myślałem, że sreberko jakieś. Ojej. Ale już monetki zaczynają wychodzić. Dobra. 12:30. Jadę dzisiaj na rekord. Do 20 będę z wykrywaczem jechał. A później ręka usknie. No, kolejna monetka. Tym razem 2 grosze. To chyba współczesne, tak. Współczesne 2 grosze. I kolejny czubeczek z pocisku. I kolejna moneta. 50 groszy z PRL-u. Ale trawka super, co? Patrzcie. Jest elegancko. Skoszona. Sianko zebrane. I grosik atakuje. Monetki. I akcesoria na ryby. Oczywiście. Dzisiaj rządzą. A tymczasem takie ustrojstwo. Jakiś gwint. No ciekawe. Co to mogło być? Coś zaczyna kapać z góry. Ale mam nadzieję, że przejedzie. Płaszcz mam. Dobra. Jest kolejna moneta, ale mało czytelna. Muszę je w domu trochę lepiej wyczyścić. A teraz przenoszę się na górę z autem, bo stałem na dole tam na łąkach, ale zaczyna padać i jak napada tutaj deszczu na tą drogę, to mogę nie wyjechać później. Więc wyjadę sobie wyżej i stanę tutaj na wjeździe do cmentarza. I sobie przeczekam tutaj. Mam nadzieję, że to krótko będzie padało. Bo szkoda takiego pięknego dnia jak dzisiaj. Gdzie mam możliwość pokopania do 20, czyli by było z 8 godzin w terenie w sumie, to bardzo fajnie. Sobie cofnę. I przeczekam. Nie ma takiej dużej chmury, ale wiadomo co z tego będzie. Najważniejsze auto tutaj, żeby stało. I korzystając z chwili przerwy, widać tam takie smugi ciemne. No tam ostro leje. Opierdzielę sobie fasolkę. Turbo fasolka zjedzona, więc można wracać na łąkę. A więc wracamy pełni energii po turbo fasolce. Pierwszy raz udało mi się trafić chyba calutką blaszkę z harmoniki ustnej. Zawsze to jakieś kawałeczki tylko było, a to cała. No, jeszcze tutaj nity jakieś widać. No, jednak na łąkach dużo rzeczy jest w super stanach. Może na łące ciężej jest kopać jak na polu. Ale jak się coś znajdzie fajnego, to nie jest to przeorane, co nie? Jakimś tam kultywatorem, czy jakąś glebogryzarką. I dużo fajnych rzeczy można znaleźć, właśnie jak mówię, w fajnych stanach. Dobra, szukam dalej. Burza przeszła. Można ryć dalej. Kretowiska. To dopiero musiała być szklanka, co? Patrzcie, kurczę, waży to sporo. No, gruba strasznie. Powyginana. Nieźle to musiało walnąć. Dobra, lecę dalej. Pierwszy szrapnel dzisiaj. Kolejny czubek od pocisku.
I kolejny szrapnel. Słoneczko wyszło. I kolejny czubeczek. Godzina 17:30. Było trochę śmieci, ale nic wartego w międzyczasie nagrywania. I znów szrapnelek. O, pierwsza łuseczka dzisiaj. Takie symbole ma. Ten mauzerek. Wszystko ładnie widać tutaj. Dobra, kopiemy dalej. Jeszcze 2 godziny. I kolejna łuseczka. I kolejny szrapnelek. I kolejny perelek. Szału dzisiaj nie ma. Same perele. I współczesne monetki. I kolejna łuska. Oczywiście wystrzelona. Proszę bardzo. I kolejna kulka. Kolejny czubek, ale tym razem jakiś taki uszczerbiony trochę. I kolejny czubeczek. No hej, koniec na dzisiaj. Powiem wam, że ręka mnie boli. Jest godzina 19. I chyba na dzisiaj wystarczy ze mnie tego dobrego. Czy wyjazd się udał dzisiaj? Super fantów w sumie takich nie znalazłem, ale się nakopałem dużo, ale też inne rzeczy załatwiłem, kolejne zgody od rolników odebrałem, dopisałem sobie. O, witam, już jestem w domu. Pokażę wam, co nakopałem wczoraj. Dobra, zaczniemy od tych najbardziej śmiesznych rzeczy, czyli tych pierdół wędkarskich. Jakiś ołowik, blaszki z obrotówek. Oj, kawałek gumy jeszcze z haczykiem, ale haczyk ułamany jakiś. No dobra, to wędkarskie rzeczy. Monetki, dwie współczesne, czyli nic nadzwyczajnego. Perele 10, 20, 50 groszy. Dobra, lecimy dalej. Ta harmonika, znaczy środek tej harmoniki, ale cały. Pierwszy raz taki cały trafiłem. Dobra, czubki. Od amunicji. Trochę tego było. To mamy. Odkładamy szrapnele. Proszę bardzo. Uciekają. Dobra, jak jakieś jeszcze 2 kawałki ołowiu. Dobra, co dalej? Łuseczki. Nie za dużo. Tych łuseczek było tym razem. Każde pole inne jest. Dobra, i trochę złomu. Tutaj jeszcze jakiś kolor jest. Nie wiem, co to jest, ale coś ciekawego musiało być. Proszę bardzo. Coś takiego. Takie coś. To mi się wydaje, tak, kawałek zapalnika będzie. A to już złom raczej kolorowy. Tak, to raczej zapalnik był jakiś. Dobra,
O, kawałek pierścienia. Też zapalnika aluminiowy, ale też zjedzony strasznie, nawet tego nie czyściłem. Takie coś, dobra. Kawałek szklanki. Taki. Ten umyłem akurat. Jeszcze mniejszy kawałek. To nawet nie czyszczone jeszcze było. Dobra. Takie elementy. A dużo żelastwa było na tych łąkach. Złom, złom. Złom. To coś ciekawego. Złom. Złom, czyli odłamki. I kawałek takiej wielkiej łuski, co nie? Patrzcie, jaka gruba. Nie wiem, to jest za 2 cm jest. Masakra. O, kolejny wyjazd na pewno będzie w niedzielę. Tak przynajmniej planuję. A może coś jeszcze na tygodniu będzie. Ale to się okaże w praniu wszystko, jak będzie czas. Dobra, pozdrawiam, mówił do wszystkich Grosik. Cześć.